A w salonie były premier, senator Włodzimierz Cimoszewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, panie. 5 stycznia 2005 roku. Wywołuje ta data w panu jakieś emocje? Tak. Wtedy ja przeżywałem swoje wybory marszałkowskie. A... Miał pan kontrkandydata, inaczej niż no e... tak. marszałek Sikorski. Nie. Sytuacja też była taka nieco zaskakująca, przymusowa, ponieważ mój poprzednik ustąpił z tego stanowiska. Został jeszcze prawie rok do wyborów i wiele wskazywało na to. Rząd był mniejszościowy, rząd belki. Że ta większość sejmowa, nierządowa czy antyrządowa, wybierze swojego marszałka, to... który może doprowadzić do zablokowania prac legislacyjnych. Tu wiele jest tych podobieństw, no bo mniej więcej rok do wyborów, co więcej, pan także zmieniał fotel szefa msz tak, na dał, marszałka sejmu. No ale właśnie musiałem się poddać wyborom konkurencyjnym, że tak powiem, bardzo konkurencyjnym, ponieważ mój rywal pan. Józef zdobył tylko jeden głos mniej ode mnie. więc. 223 głosy pan dostał, większość bezwzględna wynosiła 223. 223, czyli dokładnie co do jednego. Tak. Pana doświadczenie podpowiada, że największym wyzwaniem przy tej zmianie fotela mm. szefa msz na fotel marszałka Sejmu, to co to będzie dla Radosława pan, Sikorskiego? W, w kategoriach takich technicznych, warsztatowych, to jest oczywiście zdecydowanie łatwiejsza praca, jest mniej intensywna, jest bardziej przewidywalna i tak dalej. Natomiast oczywiście marszałek po, po pierwsze ponosi odpowiedzialność za to, za to, co ten sejm zrobi, co z parlamentu wyjdzie. I w końcówce kadencji jest taka dziwna logika. Ustawodawstwo się rozkręca. W związku z tym jest strasznie dużo projektów y, y, ustaw. Pamiętam, że wtedy, w tym 2005 roku, myśmy w sześć miesięcy przyjęli ponad 200 ustaw nowych. Więc e, gdybym ja dopuścił do bałaganu w Sejmie, do rozdrób i tak dalej, to nie byłoby tego nowego prawa. Nie wiem oczywiście, czy ono zawsze było niezbędne, ale pewnie w wielu przypadkach tak. No a po drugie, to jest kwestia e, powagi Sejmu. E, jako jednak istotnego organu władzy państwa i tak dalej. Więc tutaj marszałek musi o to dbać. I to jest jego powinność, nawet prawna, i musi to robić przez podkreślanie swojej bezstronności, swojego nastawienia do szukania kompromisów, porozumienia, itd. Tak tak Było 200 ustaw, a wśród nich takie, które do dziś są panu wypominane. Się. Między innymi ta dotycząca górników. Do dziś eksperci przypominają, że ugiął się pan pod naporem protestów, które wtedy się toczyły tuż przed wyborami. Proszę pana. A ja z uporem powtarzam przez już blisko 10 lat, że tak, po pierwsze, trzymajmy się faktów. Chodziło o to, czy prawo ma skończyć z pewnymi przywilejami w systemie emerytalnym górników, czy też po prostu ma się nic nie zmieniać. Decyzja ówczesnego Sejmu, nawiasem mówiąc, ponadpartyjna z udziałem opozycji była taka, żeby. Nie likwidować wszystkiego. Po drugie, po dzień dzisiejszy mówię, w moim przekonaniu, gdy chodzi o górników pracujących tam na dole, autentycznie tam na dole, oni rzeczywiście ze względu na bardzo wysoki poziom niebezpieczeństwa tego zawodu muszą odchodzić wcześniej na emerytury i z tego punktu widzenia muszą korzystać z pewnych przywilejów. Fakty są też takie, tego fakty są też takie że najpierw pan mówił, że absolutnie nie ma mowy o tym, żeby no, pójść na rękę górnikom. Oni przyjechali przed Sejm i Sejm w dwa dni, Sejm i Senat te przepisy uchwalił. Pana, nie będę się w tej chwili z Panem spierał, ponieważ yy, w przeciwieństwie do Pana ja nie potrafię zacytować tego, co ewentualnie zostało dokładnie powiedziane 10 lat temu. Ja byłem od wielu lat, w zasadzie od zawsze, jak się zajmuję polityką, yy, przekonany, że gdy chodzi o merytoryczne rozwiązanie, tak powinno być. Natomiast ja mogłem wtedy yy, próbować chronić Sejm przed tego typu naciskiem ulicy i zapowiadać, że nie ustąpimy naciskom i tak dalej, i tak dalej. No, ale potem wola większości Sejmu była taka, jaka była. Mimo, większości. że premier Belka ówczesno ostrzegał, tak. że przyjęcie tej ustawy zdemoluje system emerytalny i finanse państwa, a po latach profesor Jerzy Hausner, no człowiek jakby nie było z lewicą blisko związany, przyznał, że rządy SLD sporo obciąża, między innymi wyłączenie z powszechnego systemu emerytalnego najpierw prokuratorów, później służb mundurowych, a w końcu górników. Proszę pana... Z obydwoma ludźmi, których bardzo szanuję, także ich kompetencje, mogę się zgodzić, gdy chodzi o jakby rachunek finansowy, rachunek ekonomiczny, no, ale po, podyskutowałbym o każdym z tych przypadków oddzielnie i o uzasadnieniu tego przypadku, pan. gdy chodzi o prokuratorów, gdy chodzi o sędziów. Prawie, że znowu w każdym państwie, tam gdzie się chce, chce zadbać o niezawisłość sędziowską czy niezależność prokuratorską, gwarantuje się tym ludziom ponadprzeciętnie wysokie emerytury. Po to, żeby byli mniej podatni na przykład na korupcję i na wpływy. O górnikach już powiedziałem. Służby mundurowe. Niech pan spojrzy na dowolny, demokratyczny kraj? Ja nie mówię o soldateskach, ja nie mówię o zmilitaryzowanych ustrojach. Będzie pan też miał taką sytuację, że są odrębne przepisy emerytalne dla służb mundurowych. No, proszę pana, jak pan ma w systemie zawodowej armii, a więc takiej, do której pan nikogo z przymusu nie weźmie, tylko po dobrej woli, przekonać ludzi, żeby narażali swoje życie, nie gwarantując nie oferując im czegoś w zamian? Pytanie, jak przekonywać będzie premier Ewa Kopacz. Mm -hmm. Polaków, że zostawiamy, a może być może dajemy więcej górnikom, bo oni się tego domagają, podczas gdy wszystkich pozbawiamy no, pewnych przywilejów czy pewnych uprawnień, pana, reformując jakby, system emerytalny. Jest kilka jakby problemów. Podwyższając wiek emerytalny. Po pierwsze, ja osobiście uważam, że są argumenty merytoryczne, które z jakby otwartym, otwartą twarzą można całemu społeczeństwu przekazywać. I są w moim przekonaniu w dużym stopniu, jakby, no i na tyle ważne, na tyle istotne, że powinny być też przyjęte. A czym innym. Są takie sytuacje, jak to, co mamy, z czym mamy w tej chwili do czynienia. Wczoraj ci górnicy blokujący tory z Rosji i natychmiast otwarła odpowiedź ze strony rządu, że w piątek już Sejm przyjmie jakieś ustawy akceptujące postulaty. postulaty Zajmie się nimi, na razie nie po, wiadomo, pos, czy przyjmie. Dobrze, no postulaty zmierzające między innymi do tego, żeby import węgla z jednego państwa zablokować. To embargo na węgiel z Rosji to, to jest, absolutnie niedopuszczalny powód? No pan... E proszę pana, należymy z Rosją do Światowej Organizacji Handlu i jeżeli decyzje dotyczące jakiejś formy embarga po naszej stronie nie są podejmowane przez grupę, przez Unię Europejską i tak dalej, to musimy się liczyć z no, uwarunkowaniami, ograniczeniami, z reakcją i tak dalej. Jeżeli jest tak, a ja jestem przekonany, że pewnie tak jest, jak mówią górnicy i, i, i rozumieją komentatorzy, że ten węgiel z Rosji jest sprowadzany warunkach dumpingowych, poniżej kosztów jego wytworzenia i transportu, to trzeba uruchomić przewidziane w Światowej Organizacji Handlu postępowanie procedury antydumpingowe. Obożyć taki węgiel dodatkowymi antydumpingowymi cłami. Tak się to robi. A nie przez sprawdzenie w tej chwili jakiego się barga. Górnicy mogą tego nie wiedzieć, ale rząd musi. Wracając do tego, co się wczoraj w Sejmie działo, pojawił się pomysł, żeby marszałek Sikorski ten rok do wyborów wykorzystał na inicjowanie debaty nad przyjęciem przez Polskę euro. Wcześniej prezydent Komorowski także mm. y, y, namawiał rząd do tego, wczoraj Janusz Palikot. Myśli pan, że ten rok do wyborów to jest czas dobry na taką rzetelną, merytoryczną nie, dyskusję? Oczywiście nie. To nie jest dobry czas politycznie, bo każda z tych kampanii będzie zachęcała do tego, żeby wpisywać się w pewne role. Y, z, Próbą wyobrażenia, jakie to przyniesie rezultaty wyborcze. A wiadomo, że dzisiaj większość społeczeństwa polskiego jest przeciwko przyjęciu euro. Czyli opozycja na pewno nie będzie uczestniczyła w takiej dyskusji z taką dobrą intencją, żebyśmy jednak znaleźli rozwiązanie. A jednocześnie z drugiej strony, prawdą jest, że jednym z największych zaniedbań ostatnich mniej więcej 10 lat jest to, że my takiej dyskusji publicznej w kraju nie mieliśmy. To komisja konstytucyjna w Sejmie powinna powstać, żeby się tym zajmować teraz? Nie ma warunków oczywiście do tego. Musiał, musiałby być rodzaj politycznego porozumienia. Ja panu powiem, gdyby w większości e, polityków zasiadających w parlamencie zwyciężyło poczucie takiej rzetelnej odpowiedzialności, a nie szukanie interesów doraźnych, to rzeczywiście powinni się zgodzić na pewną korektę w konstytucji, która by stwarzała możliwość prawną. Nie przesądzając oczywiście późniejszych decyzji, które i tak muszą zapaść w odrębnym trybie. Taki Ale... kompromis. Z zróbmy referendum, mimo że już jedno było. Niech Polacy wskażą, no tak, no... czy chcą, odpowiadając no tak. na pytanie o datę. Y... Proszę pana, dzisiaj oczywiście nie ma jakby żadnych trudności z przewidzeniem wyniku takiego referendum. Będzie on negatywny. I to jest pewien problem, bo w przekonaniu wielu osób, ja do nich należę, ale także przez wielu ekonomistów, nie mówiąc już o naszym zobowiązaniu prawnym wynikającym z traktatu akcesyjnego, my powinniśmy przyjąć w pewnym momencie euro, ale jednocześnie większość z nas wie, wszyscy wiemy, że nie teraz, ze względu na warunki zewnętrzne itd. itd. Więc e, e, dzisiaj wszystko przemawia przeciwko organizowaniu referendum i podejmowaniu decyzji. Obecnej. A jednocześnie dobrze byłoby zlikwidować przeszkody natury prawnej do podjęcia takiej decyzji w przyszłości. Pytanie, kto będzie doradzał premier Ewie Kopacz? Słyszymy, że Igor Ostochowicz znalazł nową pracę. Wizerunkowy doradca premiera <śm> Tuska został członkiem zarządu PKN Orlen. Powiedział pan to Zaskoczenie? zaskoczenie, chociaż ja nawet nie kojarzę za bardzo człowieka, słyszałem tylko o istnieniu takiej osoby, ale wie pan tak troszeczkę sarkastycznie na to reaguje, bo, bo mamy o to do czynienia z informacją o nowej pani minister do spraw polityki regionalnej, która dostaje gigantyczną odprawę w państwowym przedsiębiorstwie, wyciągającym tradycyjnie od kilkunastu lat rękę po dotacje budżetowe gigantyczną odprawę, prawda? Przekraczającą wielokrotnie wyobrażalne wynagrodzenia. Pewnie powie, że taki miała kontrakt, taki podpisała, nie ona go wymyśliła. Ja oczywiście nie znam szczegółów tego kontraktu, ale takie kontrakty zawiera się z klauzulą odprawy na wypadek, kiedy taki menedżer zostaje zwolniony przez pracodawcę, bo to ma na celu ochronę interesów takiej osoby na czas, kiedy nie znajdzie nowej pracy itd., tak Natomiast w tym przypadku my mamy do czynienia z dobrowolnym odejściem do rządu na stanowisko ministerialne. I to osoby przełożonej nad tym przedsiębiorstwem, który właśnie w tej chwili wypłaci taką gigantyczną odprawę. No i mamy do czynienia z PR-owcem, ponieważ, jak mówię, ja go nie znam. Ja nie wiem, może, może on jest po jakiejś chemii czy petrochemii czy czymś takim, może się zna jak raz na, na Orlenie. Ma, ma być odpowiedzialny za działania w zakresie komunikacji korporacyjnej i sprawy no, no. public affairs, więc myśl, myślę, że na chemii znać się nie musi, a to jest zupełnie inna sprawa oczywiście. Ale wszyscy pewnie bez kłopotu domyślamy się, jaki mechanizm tutaj zadziałał. Ten mechanizm nazywa się nepotyzm. Zyskał pan rzecznika w osobie Leszka Millera, nie wiem czy pan wie, powiedział ostatnio tak, Cimoszewicz nie mianował schetyny nawet konsulem, Bo miał bardzo wyśrubowane wymagania i pan Schetyna tych wymagań nie mógł spełnić. No, Prawda jest, że kiedy w 2001 roku byłem powoływany na stanowisko ministra, to Ileszek Miller i ówczesny szef PSL-u dowiedzieli się ode mnie, że nie ma zgody na jakiekolwiek partyjne kandydatury do kierownictwa MSZ-u. Ludzie byli dobierani wyłącznie wedle kryteriów merytorycznych. Przecież ale kiedy to... zostawał pan premierem i yy, konstruował swój rząd, musiał pan się uciec do pewnego no, y, wybiegu, żeby dopiąć tę listę. No, prawda, o czym pan ta, potem wspominał. Ta. No, ta. Bo jak pan pisał, by odpowiadał na pytanie, szereg moich decyzji personalnych nie było akceptowanych przez SLD lub PSL i wszystko się przedłużało. Dobrze, pan wie, że to jest układanka, którą A trzeba no, jakoś się. tam postawić. No tak, no, ale w jakimś tam momencie trzeba to, to przecinać. Ja nie twierdzę, że premier tworząc rząd, ma absolutną, niczym nieograniczoną swobody. Ja nawet rozumiem w tym konkretnym przypadku pewne przyczyny, dla których do rządu byli zapraszani oponenci wewnątrzpartyjni w, w Platformie. Ale Schetyna byłby dobrym konsulem? Jeżeli, jeżeli, na pewno. Jeżeli, A ministrem będzie dobrym? Jeżeli natomiast mam jakieś pytania czy uwagi, to dotyczą one sposobu rozdziału TEK. Bo przecież jest chyba rzeczą zupełnie oczywistą, że nie mielibyśmy wątpliwości, gdyby Schetyna wrócił do resortu spraw wewnętrznych. Ma doświadczenie, już się na tym zna i tak dalej. Natomiast tutaj mogą się rodzić pytania. Jeżeli on dobierze właściwy zespół współpracowników w emezecie, to on sobie oczywiście także tam da radę, dlatego że. Ma wielkie doświadczenie w, w pracy z dużymi zespołami, ludzi w kierowaniu, ludźmi itd. Dziewięć miesięcy temu w tym studiu zapowiadał pan rozstanie z polityką. Tak, kiedy pan to. dzisiaj patrzy na ten rząd, na sondaże głównych ugrupowań politycznych, na sondaże lewicy i na to, co dzieje się na lewicy, to Rzeczywiście podtrzymuje pan. Tak, Jest tak, pan tak. nadal zdecydowany na rozwód z polityką? Tak. Do końca kadencji, czyli do jesieni przyszłego roku, będę robił, co do mnie należy jako senator. Ale to już kończy moją publiczną działalność i polityczne zaangażowanie. Nawet jeśli sondaże będą pokazywały, że Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory. Nie powie pan tak jak w 2007 roku, że wracam z odsieczą, żeby obronić Polskę przed przedpisem. Ja nie, nie mówiłem wtedy o tym, że będę bronił Polski przed przedpisem. Ale chcę pan przeszkodzić w wyborach. Na miarę rządzeniu. swoich możliwości, tak, rzeczywiście. Chciałem przyłączyć się do tych, którzy blokowali powrót czy utrzymanie się pisu władzy, bo uważam, że szkodzili naszemu kraju i bardzo. Nie, już w tej chwili tego nie będę robił. No, upływ czasu. Ma swoje znaczenie, jakby inny etap w życiu. Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, senator. Dziękuję za Dziękuję rozmowę. Bardzo. Marcin Zaborski. Do usłyszenia.